Napady, strzelaniny, pościgi. Witamy na Dzikim Zachodzie. Siemanko widzowie, lecimy już z 5. odcinkiem serii Dziki Zachód, w której poruszamy temat przestępczości w Królestwie Niderlandów. Dzisiaj opowiem o złamaniu przez Europol kanału na Darknecie, skutkiem którego było aż 288 zatrzymań w wielu krajach, m.in. w Holandii i w Polsce. Opowiem jeszcze o kilku innych ciekawych zdarzeniach z ostatnich dni i pokażę kilka nagrań z kamer przemysłowych. Najpierw poruszymy tematy, do których nie ma nagrań, a następnie przejdziemy do zdarzeń, które zostały uwiecznione. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij zostawić subskrypcji, aby nie przeoczyć nowych odcinków. Nie mógłbym również zapomnieć o naszej społeczności. Ruszyliśmy z kanałem, którego mi osobiście w Holandii brakowało. Na naszym kanale masz możliwość znalezienia szybciej pracy lub mieszkania, ale również możesz rozmawiać tekstowo lub głosowo i zawierać znajomości za granicą. W ciągu tygodnia zebrało się na nim prawie 1000 naszych rodaków. Wspólnie tworzymy społeczność Polaków, którzy wyemigrowali lub dopiero mają wyjazd w planach. Emigracja to w wielu przypadkach samotność, więc dzięki naszemu kanałowi możesz znaleźć bratnią duszę w swojej okolicy. Codziennie wieczorami sporo osób wpada pogadać z innymi i wymienić się swoimi doświadczeniami. Zawsze możesz dowiedzieć się czegoś nowego, doradzić, czy nawet umówić na weekendowy wypad. Link do naszej społeczności na Discordzie znajdziesz jak zawsze w opisie do filmu. Nie ma co przedłużać, lecimy z newsami. Na początku poruszymy temat operacji pod kryptonimem Spedstor, koordynowanej przez Europol i angażującej organy ścigania z 9 krajów. Służby przejęły nielegalny darknetowy rynek o nazwie Monopoly Market i aresztowały 288 podejrzanych zaangażowanych w handel nielegalnymi substancjami. Zarekwirowano ponad 50 milionów euro w gotówce i w kryptowalutach, 850 kg niedozwolonych substancji i 117 sztuk broni. Policja zatrzymała 153 podejrzanych w Stanach Zjednoczonych, 55 w Wielkiej Brytanii, 52 w Niemczech, 10 w Holandii, 9 w Austrii, 5 we Francji, 2 osoby w Szwajcarii, 1 w Polsce i Brazylii. Jak informuje Europol, kilku zatrzymanych to dla nich cele wysokiej wartości. Wiele osób może nie wiedzieć, czym jest Europol, więc już wyjaśniam. Europol z siedzibą w Hadze w Holandii wspiera 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w ich walce z przestępczością. Współpracują również z wieloma państwami partnerskimi spoza Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi. Jest to organ ścigania podobny do Interpolu, ale skupiający się na przestępstwach w Unii Europejskiej. Co do operacji Spedstor, to była to podobna akcja do tych, w których zostały złamane szyfrowane komunikatory Sky ECC i EncroChat, więc wiele osób może myśleć, że chodzi o tą samą operację, ale to zupełnie co innego. Operacja Spedstor jest z maja tego roku. Złamanie Encro nastąpiło 3 lata temu, natomiast od złamania Sky ECC minęły już 2 lata. Dla osób, które nie są w temacie, może trochę przybliżę tematy operacji związanych z tymi komunikatorami. 3 lata temu bezpieczny szyfrowany komunikator EncroChat okazał się nie do końca tak bezpieczny, jak uważano. Służby przechwyciły ponad 100 milionów wiadomości pomiędzy przestępcami na całym świecie i aresztowały ponad 800 osób. W samej Holandii przy zatrzymaniach brało udział ponad 1000 funkcjonariuszy. W przypadku Sky ECC było podobnie. To następca EncroChatu, który również został złamany. Do dnia dzisiejszego trwają zatrzymania osób, które z nich korzystały. Temat tych dwóch szyfrowanych komunikatorów jest tak złożony i obszerny, że jeśli będziecie zainteresowani tymi operacjami, to zrobię o nich kolejny odcinek. Lecimy dalej. Teraz opowiem wam o nowym prawie, które pozwala zamykać domy i tymczasowo eksmitować osoby w związku z narastającą falą wybuchów. Burmistrzowie otrzymują prawo do zamykania domów, jeśli istnieje szansa na atak lub jeśli w domu znaleziono broń. Izba Reprezentantów zatwierdziła wczoraj ustawę, która reguluje, kiedy burmistrz może tymczasowo eksmitować mieszkańców. Liczne eksplozje w miastach takich jak Amsterdam i Rotterdam stale rosną. Rośnie również liczba domów zamkniętych z powodu tych ataków. Jak mówi burmistrz Utrechtu, jeśli istnieje realne zagrożenie dla sąsiadów lub niczego nie podejrzewających przechodniów, trzeba podjąć tego rodzaju środki. Tymczasowo zamykając nieruchomość, burmistrzowie próbują zapobiec niebezpieczeństwu dla mieszkańców oraz przywrócić spokój okolicy. W jednym z poprzednich odcinków Dzikiego Zachodu poruszyliśmy temat serii wybuchów, więc jeśli jeszcze nie oglądałeś tego odcinka, to koniecznie obejrzyj. Kolejny news dotyczy sprawy, o której jest ostatnio bardzo głośno, czyli o międzynarodowym śledztwie odnośnie 22 kobiet, których tożsamości nigdy nie ustalono. Niemiecki Federalny Urząd Kryminalny, Policja Federalna w Belgii i holenderska policja rozpoczynają wraz z Interpolem kampanię w celu zidentyfikowania 22 nieznanych kobiet, których ciała znaleziono w przeciągu 40 ostatnich lat.
Interpol nazywa kampanię Zidentyfikuj mnie. Kobiety zostały prawdopodobnie zamordowane w Belgii, Niemczech i w Holandii. Na liście znajduje się 9 holenderskich przypadków. Policja zapewnia dostęp do informacji na stronie Interpolu. Podejrzewają, że niektóre kobiety zostały celowo pozostawione w innym kraju, aby utrudnić śledztwo. Służby mają nadzieję, że krewni, przyjaciele lub inni znajomi po nagłośnieniu sprawy zgłoszą się do nich i w końcu tożsamości zostaną ustalone. W międzynarodowej kampanii biorą udział znane holenderskie aktorki. Czas na ostatni news o szokującym incydencie w holenderskim więzieniu, a następnie przejdziemy do newsów z nagraniami. Holenderska służba więzienna informuje o niecodziennym zdarzeniu, które wydaje się wręcz nieprawdopodobne. Policja przyprowadziła do więzienia skazanego. Został on zatrzymany na północy Holandii i ostatnie dni spędził w policyjnej celi. Po przewiezieniu do zakładu karnego delikwent został dokładnie przeszukany. Strażnik nie mógł wyjść ze zdumienia, gdy zobaczył, co przy sobie posiadał. Owy człowiek posiadał broń z pełnym magazynkiem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ostatnie dni spędził w policyjnej celi. Sprzęt został oczywiście zarekwirowany, a służby wszczęły dochodzenie w tej sprawie. Dobra widzowie, teraz lecimy ze zdarzeniami, które zostały uwiecznione kamerami przemysłowymi. Zaczniemy od dość mocnej sprawy. Policja w Rotterdamie udostępniła nagranie sprawców, którzy rzucili granatem w dom. Do incydentu doszło w nocy, podczas gdy czworo małych dzieci spało, a ich rodzice byli w salonie. Choć eksplozja spowodowała spustoszenie na ulicy, nikt nie został ranny. Na materiale z monitoringu widać przed domem samochód, w którym jest 4 mężczyzn. U jednego ze sprawców można zauważyć broń maszynową. Na początku rzucają kamieniami w okna, a następnie jeden z mężczyzn rzuca granatem, który odbija się o okno i eksploduje przed domem. Przez chwilę wydaje się, że mężczyzna chce rzucić kolejny granat, ale w końcu wraca z nim do samochodu. W ostatnim odcinku poruszyliśmy temat udanego napadu z bronią na polski sklep w Rotterdamie. Podobny incydent miał miejsce w polskim sklepie w Amsterdamie, ale tego skoku nie można uważać za udany. Sprawca nagle wyciągnął broń i zażądał pieniędzy. Pracownik sklepu za bardzo nie przejął się zaistniałą sytuacją i odmówił wydania pieniędzy. Jeśli chodzi o napady z bronią, to w Holandii są to bardzo popularne przestępstwa. Policja udostępniła materiał filmowy przedstawiający rabusia strzelającego ze strzelby w sufit supermarketu. Sprawca wszedł do sklepu i natychmiast strzelił w sufit, zagroził 2 pracownikom i zabrał trochę pieniędzy z kas. Wychodząc, wciąż celował bronią w klienta. Kolejny z napadów z bronią to napad na kasyno. W tym przypadku była to broń biała. 2 ze sprawców miało ze sobą nóż, a 3 łom. Weszli do pomieszczeń kasyna w nocy, steroryzowali pracowników i uciekli ze sporą sumą pieniędzy. W ostatnim odcinku również był poruszany temat skoków na bankomaty. W tym tygodniu nastąpił mały przełom. Policja dokonała nalotu na domy w Utrechcie, Amsterdamie oraz w Helmond i 5 osób zostało aresztowanych. Służby podejrzewają, że zatrzymani brali udział w 22 wybuchach bankomatów. W sumie sprawcy zostali zatrzymani za kradzież ponad 1 000 000 euro i wyrządzeniu szkód na kolejne 2 miliony. Jak brutalni w Holandii stają się przestępcy, pokazuje incydent Stenbergen, w którym kobieta została napadnięta pod swoim domem. 59-letnia mieszkanka chciała wsiąść do samochodu, ale nagle została obalona przez 4 rabusiów. Sprawcy zabrali kluczyki do domu i następnie do niego weszli. W domu ofiary partner kobiety został kilkukrotnie uderzony bronią w głowę, a zaskoczeni obecnością domownika rabusie uciekli. Oprócz napadów z bronią jest również sporo strzelanin, ale niektórych z nich nie mogę tutaj publikować, więc rzucam je na Discordzie. Jeśli chodzi o strzelaniny, to jakiś czas temu policja opublikowała nagranie, w którym zatrzymywali sprawcę jednego z takich incydentów. Jak widać na nagraniu, policja nie bawiła się w kotka i myszkę, tylko podjęła ostre działania. W tym odcinku to by było na tyle, ale w kolejnym z okazji 50 tysięcy subskrypcji szykuję coś mocnego. Zobacz również poprzednie filmy z tej serii i nie zapomnij zostawić subskrypcji, aby być na bieżąco.